Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy tutaj przed budynkiem dawnego szpitala. Dawny szpital był tutaj kolejowy, a teraz ten budynek został odrestaurowany i co tu będzie? Gdańscy dekarze tutaj pracują. Widać ich browar PG4. Budynek jest odrestaurowany z czerwonej cegły i widać w środku widać jakieś kotły, autoklawy czy coś z miedzi chyba. Pewnie będą piwo ważyć tutaj. A panowie tutaj zakładają te szatki ochronne. No tak, autoklawy, ważenie piwa. No niedługo chyba to otworzą. Kiedy otworzą, proszę pana? Za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie już będzie uroczyste otwarcie. I piwo będzie się lało. Z sumieniami. A na górze hotel. A na górze ma być hotel. Aha. Na górze będzie hotel, można się będzie przespać blisko dworca. Restauracja. I restauracja też. I piwo. No, to dziękuję za informację. Pomorska Telewizja Narodowa pozdrawia. O. No i tak to wygląda. Będzie nowy hotel w dawnym domu. W domu, w którym się mieścił ośrodek zdrowia kolejowy. Ale teraz już kupę lat stał pusty, ale w końcu ktoś odrestaurował, zainwestował i będzie hotel teraz. Ładnie to wygląda. Cegła czerwona z kamieniami. Roboty jeszcze trwają. Drzwi są zasunięte. No dochodzimy do przodu, bo tutaj jesteśmy już z tej strony dworca i to wygląda tak. Okazały budynek, tutaj jest po drugiej stronie. Dlaczego pani Lucyna Wojciechowska, prokurator z Kizina, pełnia przeklęty burmistrza Tabora? No chodzi o sztum. Burmistrz Tabor jest w sztumie i tutaj, proszę państwa, tutaj jest ten piękny hotel. Już tam jest odrestaurowane. Tutaj no, za 2 tygodnie będzie otwarcie tego obiektu. No i pewnie piwo, które tam robić będą, też będzie się lało strumieniami. Jak wygląda. Na razie otoczone siatką. Obwarowane jest. No. Idziemy dalej. No tutaj jest ładny taras zrobiony. No pewnie tutaj będzie restauracja miała swoje stoliki na dworzu wystawiała. No tak to wygląda, robotnicy coś tam ciągle robią. Central Hotel się nazywa, 4-gwiazdkowy proszę państwa. Podwale Grodzkie, dworzec główny PKM, SKM, Rada Miasta Gdańska tutaj obok. No tutaj będzie Central Hotel. Za 2 tygodnie już otwarty. Central Hotel, tak to wygląda. A tu był dawny Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a obecnie jest prokuratura okręgowa i prokuratura apelacyjna. No tam demonstruje pan Antoni Fila. No bo te przekręty burmistrza Tabora są znane. Ja robiłem reportaż z panem Filą. Jest w internecie, można zobaczyć. Oczywiście Pomorskiej Telewizji Narodowej. Pozdrawiam z Gdańska, Sławomir Ziębiński spod nowego hotelu. Central Hotel. Sławomir Ziębiński. Dziękuję.